Im Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże Stwórco i rządco wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 8, wersety od 4 do piętnastego. Gdy zebrał się wielki tłum, i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę, i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę, i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną, i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: Wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego. Innym zaś w przypowieściach, żeby patrząc, nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Dobrze jest, moi drodzy, czasem, co jakiś czas, tak nas po prostu prowadzi liturgia kościoła, posłuchać przypowieści o siewcy. Dobrze jest ją czasem posłuchać nam, którzy staramy się każdego dnia słuchać słowa, którzy staramy się każdego dnia za tym słowem pójść. Którzy staramy się każdego dnia dać Jezusowi Chrystusowi, wcielonemu Słowu Ojca, dać pierwszeństwo w naszym życiu. Słuchać tej przypowieści i pytać o jakość naszego słuchania. Centralne zdanie. Z tej dzisiejszej Ewangelii zatrzymuje mnie w taki oto sposób. To zdanie brzmi: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I tak sobie pomyślałem: No przecież do czego mam uszy? No właśnie. To się wydaje takie oczywiste. Że uszy mam po to, aby słuchać. Więc mam słuchać. Więc zatrzymuje mnie to zdanie też dzisiaj w perspektywie takich oczywistości. Modliliśmy się na początku kolektą tego tygodnia, abyśmy całym sercem służyli Panu Bogu. Prosiliśmy, daj nam całym sercem służyć Tobie. To też jest to, co ja mam. W kontekście, że mam to robić. Całym sercem służyć Panu Bogu. No i pytanie, czy ja tak robię? Dostałem od Pana Boga wszystko, abym mógł, potrafił, całym sercem służyć Jemu. Więc pytam dzisiaj. Czy ja rozpoznaję to Boże wyposażenie, które otrzymałem jako dar? I czy wykorzystuję je właśnie do tego, aby całym sercem, z głębi tego serca służyć Panu Bogu? To takie bardzo ogólne. Konkretniejsze jest już to: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Oczywiście mamy tutaj do czynienia ze słuchaniem Bożego Słowa, więc uszy otrzymałem od Pana Boga, żebym w pierwszym rzędzie słuchał Jego. Pytanie, czy ja to robię? Czy ja w pierwszym rzędzie słucham Boga? I w ten sposób wykorzystuję dar słuchu, jaki On mi dał. Mam też inne dary. Intelekt, wolę, wzrok itd. aby je mógł wykorzystywać właściwie dla Bożej chwały darmowy. I w tym kontekście słucham tego fragmentu Ewangelii dalej. Słyszę, że już w tym momencie, gdzie Pan Jezus tłumaczy apostołom tę przypowieść o siewcy, mówi, że ci zasiani na drodze to ci, którzy słuchają słowa, ale potem przychodzi diabeł, zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. I to jest znowu to, co mam. Mam uwierzyć. Mam być zbawiony, oczywiście to wszystko z łaską, ale ja otrzymałem, powtórzę tę myśl, będę ją powtarzał dzisiaj jeszcze kilka razy. Ja otrzymałem od Pana Boga wszystko w tę stronę, abym mógł uwierzyć, abym mógł zostać zbawiony. Więc znowu pytam siebie: czy ja to, co od Pana Boga otrzymałem, mogę się zastanowić, co to jest? Wykorzystuję w tę stronę, abym był człowiekiem wiary, czyli abym był człowiekiem bliskim Pana Boga, aby Pan Bóg zajmował w moim życiu pierwsze miejsce. Czy ja wykorzystuję wszystko, co Bóg mi dał? Właśnie do tego. Czy wykorzystuję wszystko do tego, aby Pan Bóg mógł na końcu mojego życia obdarzyć mnie zbawieniem, świętością, miejscem w niebie. Aby mi mógł przekazać, mówiąc tak obrazowo, te kluczyki do mojego mieszkania w niebie. Bo może być tak, że przychodzi diabeł i mi to zabiera zabiera mi łaskę wiary, wyrywa mi yy, przygotowywany dla mnie dar zbawienia. W jaki sposób mi to zabiera? Mogę dziś też się nad tym zastanowić. Ale słyszę dalej, że mam nie odstępować. Chrystus mówi, że są też tacy, którzy wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. Ja mam nie odstępować. I znów, otrzymałem od Pana wszystko, aby nie odstępować od Niego, aby być z Nim, ciągle być z Nim. Czy ja to wszystko rozpoznaję, potrafię to nazwać? Czy się w ogóle nad tym zastanawiam? I z drugiej strony, jakie pokusy powodują, że ja odstępuję od Pana, odstępuję od celu mojego życia, odstępuję od źródła mojego życia, odstępuję od miłości? Czytam dalej, że są też tacy, którzy odchodzą? Że są tacy, którzy nie wydają owocu. Ja mam wydać owoc. I znów przypomina mi się tu przypowieść o winnym krzewie. Bóg jest tym, który oczyszcza, Bóg jest tym, który podcina. Chrystus, jestem w Niego wszczepiony. Czyli mam wszystko. Aby wydawać owoce, powie Pan Jezus w innym miejscu. Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Jeszcze inne miejsce. Yy, zasadził winnicę, wykopał w niej tłocznie, wybudował wieże. Spodziewał się, że wyda słodkie winogrona, a ona cierpkie wydała jagody. Mam wydawać owoc. Trwały owoc. Otrzymałem od Pana wszystko, aby tak było. Czy to wykorzystuję? Czy z tymi łaskami Pana Boga współpracuję? Czy je przyjmuję, rozpoznaję, pomnażam? A może są takie y, troski, bogactwa, rozkosze życia, które sprawiają, że te Boże dary zostają we mnie zagłuszone. Jakie troski zagłuszają we mnie Boże łaski? Jakie bogactwa mi je przysłaniają? Jakie rozkosze życia stają się dla mnie bardziej słodkie w moim mniemaniu od tego, co daje mi Bóg? I finalnie słyszę, że mam słuchać słowa sercem. Sercem szlachetnym. Mam słuchać słowa sercem szlachetnym i dobrym. Mam to słowo zatrzymywać w tym sercu szlachetnym i dobrym. I w taki sposób mam wydać owoc przez wytrwałość w słuchaniu słowa. Kto ma uszy? Do słuchania. Niechaj słucha. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.